Hej, hej kochani, witam Was serdecznie z przekazem. Tradycyjnie w niedzielę powiem Wam coś miłego i postaram się Wam coś miłego powiedzieć. Tym bardziej, że witam Was w nowej m, takiej epoce, przynajmniej od dwóch dni, nazwanej Nowym Uładem. Tu mi się z kęsizmem kojarzy ten New Deal. Czyli e, krótko mówiąc, interwencjonizm państwowy, czyli socjalizm plus. Polityką zajmować się nie będziemy, bo czasy, w których przychodzi nam rzecz, są na kształt y, takiego rozdawnictwa cukierków. Ja tak to widzę i tak to czuję. Wiecie, dostajecie cukiereczka, masz tu cukiereczka, proszę. To jest to, co w pulsie rzeczywistości nam ostatnio wyszło. Wróćcie do tego czytania. Tam był as denarów w pozycji odwróconej. Czyli dostajecie cukiereczka, ale jest Wam powiedziane, hmm, ale oddaj tego cukiereczka, oddaj zawartość, a zostaw sobie papierek. I ciesz się tym papierkiem. Kolorowym, ładnym, błyszczącym, szeleszczącym papierkiem. I na tym poprzestanę. Dzisiaj wróżba wyboru, tak jak zawsze. Moi drodzy, yy, w tej naszej serii powiem Wam coś miłego. Teraz wylosuję karty. Numer jeden, co to jest? Trzynastka. Twoja radość jest zdemaskowanym smutkiem. Radość i smutek. I karta numer dwa do wyboru, do koloru. Dwadzieścia siedem, karta nauki czyli mądrości, która właściwie nauka nie jest tylko samym dawaniem mądrości, oczywiście musi być czymś mądrym, a nie głupim, to jasne ale więcej jest w niej wiary i takiej troski, opieki, czułości też można wrócić sobie do czytania na temat czułości taki robiłam kiedyś ekspres do kawy, gdzie o czułości dużo było mówione książka Olgi Tokarczuk Pamiętacie być może. No, także do archiwalnych odsłon zapraszam. Yy, jedyneczka i dwójeczka. Wybieracie sobie yy, to, co Was najbardziej przyciąga. Yy, zawsze tutaj powtarzam, że nie chodzi o estetykę, o, o jakieś takie z czym się na ten moment bardziej utożsamiacie. Yy, tu podświadomość ma decydujące znaczenie. I wtedy wybór jest poprawny. Zwykle. Myślę, że już. Dzisiaj tylko dwa obiekty. Nie ma tutaj sensu więcej kłaść. Albo w prawo, albo w lewo. Jedenki wybrały tutaj tę trzynasteczkę, tak? Twoja radość jest takim no, zdemaskowanym smutkiem. Radość i smutek jest jakby tym samym ja mam wrażenie, że tutaj z jakiejś ciemności na blask się wychodzi. Tu w ogóle taka ciemność przenika się z blaskiem, jakaś część jedynek. Ta karta zwykle właśnie sugeruje mi, że jesteście w takiej sytuacji, kiedy zaczyna świecić słońce. Dlatego, że tego smutku już było tak dużo, ale ja tak czuję, że jeszcze w was jest. To nie jest tak, że to jest tu wszystko Minęło tego smutku, mimo wszystko wciąż jest tak dużo, że gdzieś całkiem to słońce jeszcze nie wybrzmiewa, ale zobaczcie, jak smutek przytula się do tej radości. Przytula się do radości. Tutaj jest czas na jakieś marzenia, na takie, na takie, na takie, na takie, na takie. Ale też na takie uświadomienie, kto w Waszym życiu był Waszym promyczkiem, tak? Tu mamy tę jasność. Może jakaś część jedynek, smutnych jedynek przytulała się do tej radości, smutek przytulał się do radości i odwrotnie. Niebezpieczeństwo w tym przytulaniu, kiedy mamy dwie strony tych przytulających się, smutnych i mniej smutnych, Polega na tym, że często y, tę osobę taką silniejszą, o tym większym potencjale radości bądź jakiegoś doświadczenia, łatwo jest mimo wszystko zainfekować, y, dlatego że osoby wrażliwe, empatyczne y, przyjmują część y, tej energii. Pytanie, y, kto, kim i po której stronie tu jest, to już sobie wy jedynki musicie odpowiedzieć, bo tu jest dwoje ludzi y, na karcie, w przeciwieństwie do tego, Tutaj mistrza, nauczyciela, który jest pojedynczy, tak przy, tym, przy tej drugiej odsłonie. Więc nie bez powodu wybrali wasza podświadomość, nie wyświadomie, tylko wasza podświadomość wybrała dwójkę tych, dwoje tych ludzi. I przeglądasz się w, w lustrze, przeglądasz się w drugim człowieku. I Ja myślę, że w ogóle nadchodzące dni, tak czuję, że te nadchodzące. Być może właśnie 13 dni, bo często karty są bardzo takie dosłowne, a na pewno najbliższy tydzień będzie takim czasem przeglądania się w, w swoim odbiciu, w drugim człowieku. Tu mamy ludzi, którzy skorzystali z czyjegoś serca, natomiast skorzystali z serca, ale też pozamykali te drzwi, czyli po, zawsze tutaj właśnie to jest, niebe, to, jest to niebezpieczeństwo. Korzystania z czyjegoś serca, tak? Bo ci, którzy pozamykali drzwi przed tobą, być może skorzystali z tego twojego serca, albo na odwrót, ty korzystałeś z czyjegoś serca, tak? Czyli possałeś z kogoś, czy possałaś, bo to jest takie wyciąganie energii, ta karta wygląda dość wampirycznie. To jest takie przesysanie się, taki, taki, taka, taka osoba, bluszcz, która w chwilach smutku sobie nie radzi, w związku z tym kładzie głowę na ramieniu tej drugiej. I o ile pomoc bezinteresowna jest czymś bardzo, bardzo dobrym, o tyle trzeba pamiętać o tym, że mamy tu dwie strony medalu. Czasem smutek jest zamaskowaną też taką energią radości. To nie znaczy, że jest tym samym, tylko że po prostu czasem ta osoba, która jest w jakimś potrzasku, yy, może tak naprawdę yy, w, wcale pomocy nie potrzebować. To jest tak jak z, z tym wstępem, o którym Wam mówiłam, dajesz komuś cukierka, ale tak naprawdę ta osoba nie potrzebuje zawartości, tylko zadawala się kolorowym papierkiem. Tu mamy po prostu taką sytuację, że ktoś tutaj yy, possał dla kogoś ta druga osoba była bądź może jest jakąś taką przystanią, odskocznią, ostoją. Natomiast właśnie trzeba tutaj pamiętać o tej jakiś takim relatywizmie i formie zwrotu. Czy zawsze tutaj trzeba za coś zapłacić? I tak, i nie. Generalnie karma polega na tym, że mamy przyczyny i skutek, tak? Czyli, jeżeli tutaj jest się jakimś promyczkiem i ktoś tutaj przychodzi ze swoimi problemami, bo widać, jakaś osoba tu przychodzi ze swoimi problemami, i o ile zwróci ci tę energię uwagi, zaangażowania, to w porządku. Natomiast ja widzę tu coś takiego, i zresztą to w tej karcie tutaj jest numer 13, bo to jest też karta tożsama ze śmiercią. Są tu ludzie, którzy poukładali sobie życie i oni ponownie przychodzą, ale jeszcze tylko po to, żeby, tylko dlatego, że jest w nich jakaś pustka, tak? Czyli przypomnieli sobie być może o kimś, może o tobie, nie wiem, więc przychodzą z tymi tak naprawdę samymi problemami, których po prostu nie przepracowali. Ja często w swojej pracy spotykam się też z takimi, Osobami, które po prostu przychodzą tylko wtedy, kiedy właśnie są, kiedy wypełnia i przepełnia te osoby pustka, później mają się lepiej i niestety problem nieprzepracowany wraca, tak? I oni też wracają. Ja zawsze mówię, że żeby przepracować swój problem, trzeba sobie właśnie uświadomić to, co jest tutaj w podstawie że twoja radość jest zamaskowanym smutkiem, trzeba się przyjrzeć jednemu i drugiemu, czyli przy takim przemyśleć sobie w tym ciemną noc duszy. Też wróćcie do tego nagrania. Też niedawno robiłam o ciemnej nocy duszy, czym to jest? Czyli przemyśleć sobie w tym ciemną noc duszy. Tutaj jest pokazana ta ciemność. Tu jest nieco jaśniej, tu ciemniej. jak, jak ten proces umierania przebiegał, tak? Poza tym ja mam również coś podobnego, ponieważ praca terapeuty też często polega na tym, że spotykamy się z ludźmi, którzy, którzy w tej ciemni tu utknęli, ale też jeżeli jesteś osobą empatyczną, to po wielokroć umierasz i przy wielu, wielu takich przypadkach po prostu tak czujesz to. Personalnie, że też czujesz, że umierasz, i być może, Jedyneczki, wy jesteście właśnie w takiej sytuacji, że sobie y, kobieto, mężczyzna przemyślałaś, przemyślałeś tę swoją śmierć, że za dużo straciłaś w tej śmierci, tak? Za dużo straciłaś, że to cię wypompowało, yy, i teraz yy, zostałeś przyniesiony, czy przyniesiona z tej bitwy na tarczy, jako taka osoba umarła. Ta osoba tak naprawdę nie żyje. Trzynastka, śmierć, tak? Natomiast yy, teraz przychodzi ten blask, yy, wchodzisz w taką yy, energię nieco bardziej yy, jasną i jest powiedziane yy, w momencie, kiedy jest lepiej wszystkie oczy na, na, na mnie, tak? wszystkie oczy na mnie, wszystkie oczy na ciebie, teraz ja będę władcą, yy, tu często ta osoba ma taką kwitnącą pewność siebie, bo przychodzi taki dzień nagrody, ta osoba mówi ja już nie chcę cierpieć, nie chcę być tej ciemni. Yy, zasługuje na sukces, tak? Moje życie ma sens, moje marzenia mają sens, moja praca ma sens. I yy, 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 to po prostu jest takie pokazane w tym zestawieniu jasność ciemność yy, taka yy, jakaś faza waszego życia jedynki, która się kończy, coś się kończy, coś się zaczyna. Tu, czym jest ten początek? Ja myślę, że yy, ustalenie Ustalenie, 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 czym jest moja prawdziwa. Czym jest mój cel? O co ja tutaj się staram w życiu, tak? Żeby nie chodzić na nie swoje wojny, żeby nie chodzić na nie swoje bitwy, żeby ciężko nie pracować u kogoś, na kogoś, a nie na siebie, dlatego że ta jasność, ten blask wymaga takich najwyższych insygniów władzy, czyli zwrócenia się w kierunku nie tylko swoich marzeń, ale też w kierunku lojalnych ludzi, tak? A tu jest pokazana jeszcze taka studnia beznadziei, więc to, co dobre mam do powiedzenia, to to, że jedynki najprawdopodobniej jesteście na etapie przejściowym, czyli takiej Wychodzenia z tej studni bez nadziei, tak? Tu już mamy to zestawienie jasności z ciemnością, czyli może być tak, że jacyś ludzie cię zostawili, którzy teraz ponownie wracają, bo poczuli, że odzyskałeś siłę, odzyskałaś siłę i przyjrzyj się tym ludziom. Przyjrzyj się swojej sytuacji, kto był przy tobie, kiedy było ci źle, a kto jest przy tobie teraz, kiedy jest ci lepiej. Bo paradoks polega na tym, ja to potwierdzam, z tak, najczęściej się zawsze zdarzało też w moim życiu, że kiedy byłam w studni beznadziei, to ludzie odchodzili. Natomiast kiedy po prostu wzrosła ta moja pewność siebie, poczułam się dużo lepiej, to wracali, tak? Wracali, bo czuli, że tę siłę swoją odzyskałam. I to po prostu jest coś takiego. Natomiast chcę ci powiedzieć tak: to jest taka wskazówka zawarta w tej karcie. Dbaj teraz o siebie, dbaj o swoją energię. Błyszcz, po prostu błyszcz. Tutaj dość chodzenia na te nieswoje bitwy i wo wojny, i, i powiedz dość podbierania mojej energii. Nikt mi teraz energii nie będzie podbierał, tak? Tu jest takie odzyskiwanie energii, jest to taka mądra obrona. Tu już po prostu nie dopuszczasz tej energii wampirycznej, która zasysa. Przypomnij sobie, kto był z tobą, a kto jest z tobą teraz, dlatego że błyszczysz i jest lepiej. I mów, wara od mojego blasku, od okradania mnie, tak? Bo umysł i logika, intelekt podpowie, że być może, że być może, być może ta fala powrotów jest jakaś dla Ciebie dobra, ale ta fala powrotów zawsze ma jedno na celu, nie? Pamiętaj tutaj, kim tu jesteś. Czy jesteś osobą poddańczą, czy jesteś osobą w świetle, yy, osobą zwycięską, osobą wojownika? Wojownik to jest ktoś taki, kto yy, nie poddaje się okolicznościom. Nie, to jest ktoś, kto sam sobie wydaje rozkaz. No i sobie to jakimiś tam, nie wiem, złotymi zgłoskami zapisz. Wojownik to jest ktoś, kto sam sobie wydaje rozkaz i poszedł działać. Sam sobie, nikt mu nie wydaje rozkazów. Nikt mu nie mówi co ma robić. Sam sobie wydaje rozkaz i idzie działać. I to jest ktoś, kto yy, zawsze walczy, tak? O co walczy? Yy, walczy o tak naprawdę o swoją siłę, o poczucie własnej wartości. Yy, to jest taka walka, żeby yy, zrzucić te maski. Maski. A to oznacza, że jedynka tych masek jeszcze ma całkiem, całkiem sporo. Dlaczego? Bo tu pokazana jest taka historia testu, czy, czy ty faktycznie już przepracowałaś wszystko i teraz oprześ się pokusie na przykład jakiegoś powrotu i nie oddasz swojej energii komuś. Yy, czy nie będziesz chodzić na obcy wojny, chodzić na, na, na tyłach cały tutaj pokrwawiony, pokrwawiona, a ktoś będzie chodził w Glorii. Tu trzeba blokować, mówić nie, tak? Bo tu w zasadzie już niewiele ma się do stracenia. Tu trzeba się szanować, trzeba cenić się, trzeba odmawiać, nie, nie rozdawać siebie, nie dać tutaj wysysać sobie tej, tej krwi. Ty jesteś osobą dla siebie bardzo ważną, dlatego że na czym tutaj polega ta, ten szacunek do siebie, ta radość. Bo tak naprawdę, jeśli się radujesz, to znaczy, że szanujesz siebie. Jeśli jesteś w permanentnym smutku, nie szanujesz siebie, nie masz dla siebie szacunku, nie jesteś swoim opiekunem, a zaraz po rodzicach jesteś po prostu największym swoim własnym opiekunem. Tak? Yy, I yy, to, co jest takie najważniejsze teraz, na, naj, na w najbliższym czasie, to żeby pokazać innym ludziom, jak mają Cię traktować. Jak mają Cię traktować? Jak mają Cię traktować? No, zobaczmy, jak mają Cię traktować. Co to jest? Odwrócona piątka yy, denarów. No, to tutaj mamy to jest karta żebraniny, żebractwa, tak? Odwrócona piątka denarów. Yy. Powiedz wyraźnie, nie traktuj mnie jak żebraka, jak żebraczkę. Nie traktuj mnie tak. Jak ludzie mają cię traktować? Na pewno nie jak żebraka. Na pewno nie w ten sposób. Tu zawsze trzeba przesiać znajomych. Bo po prostu to, co Ci mówiłam wcześniej, wróć do tej czarnej nocy duszy. Wróć do tego momentu. Kto przy tobie był, a kogo nie było? Tu trzeba przesiedzieć znajomych, tu trzeba zobaczyć, kto cię szanuje, kto cię nie szanuje. Yy, tu jest takie marzenie też czasami o własnej działalności, bo tu mamy takie poczucie biedy, ale jest też chęć wyjścia z biedy, opuszczenia braku, tak? Braku, bo to jest karta braku, piątka denarów odwrotnie jest kartą yy, braku, braku domu, braku uczuć, braku radości, braku wszystkiego, braku partnera. Pieniędzy, pracy i tak dalej. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby mieć tutaj takie marzenie o własnej sile, ale też być może widać, że ono wciąż jest za małe, bo i tych, si tych sił jeszcze brakuje. To, co mam Ci do powiedzenia dobrego, to to, że Twoja siła będzie wzrastać, dlatego że. Tu pokazuje się taka banda ludzi, którzy nagle odżywają, i oni cię testują. Testują cię, czy jesteś wojownikiem, czy mimozą, tak? Bo tu mamy mimozę. Tu jest często człowiek mimoza, który się poddaje okolicznościom. I, i jaki tu sygnał masz wysyłać y, do ludzi? Ale to nie to, że tylko masz im powiedzieć, nie traktuj mnie jak żebraka, czy jak mimozę. Po prostu swoim życiem tutaj trzeba pokazać, że tą mimozą zwyczajnie się nie jest, tak? Tu mm, pokazane jest yy, coś takiego, żeby yy, stawiać opór yy, też sobie niejako, sobie. Bo w piątce denarów odwrocze jest po prostu taka energia, żeby stawiać od, opór, yy, dawać odpór, co tutaj mamy jeszcze. Wyciągnęłam odwrócony świat. Przestać żyć jakimś surrealizmem też. Odwrócony świat mówi o surrealizmie, czyli wiesz o czym? Mówi o tym, że daje się przyzwolenie na rozdawanie własnego blasku, tak? I pamiętaj o tym czasie, kiedy właśnie byłeś w tej, czy byłaś w tej ciemnej studni. Tu po prostu pokazane jest: odmawiaj temu surrealizmowi, dlatego że tutaj masz powiedziane nie dawaj palca, bo zaraz ci tutaj całą rękę zabiorą. Jest powiedziane: nie schodź ze swojej drogi, ale żeby nie schodzić ze swojej drogi, trzeba najpierw wiedzieć, czym ta twoja droga jest. Przy odwróconej piątce denarów i odwróconym świecie, ten twój świat jest zbyt surrealistyczny, to znaczy ty na ten moment za bardzo jeszcze nie wiesz, czego chcesz. Yy, ten świat tutaj mówi, że yy, tu się zbliża coś ku końcowi, ale on jest odwrócony, w związku z tym jeszcze, 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 jeszcze to pełne takie oświetlenie i ten blask nie może jakoś tak się dopełnić, dlatego że tu po prostu za dużo jest takiej energii przyzwalania na tę ciemność. Ciemność to w starocie po prostu diabeł, tak? I trzeba tu temu diabełowi wytrącić co? No tak jak zawsze oręże z ręki, żeby ten diabełek stał się taki po prostu no malutki, tak? Nie można bać się czegoś małego i słabego. Nie można. Nie można bać się czegoś małego i słabego. W związku z tym tutaj trzeba tę energię ciemności po prostu blokować. Tu słuchajcie, tutaj macie jedynki powiedziane: coś takiego, że dostaniecie jakąś misję do wypełnienia. Dostaniecie. Tu musi nastąpić uwolnienie z jednego miejsca w tej odwróconej piątce denarów, żeby ruszyć w to drugie miejsce z misją, ruszyć w świat, który na razie wypisał was z rejestru. Ten świat na razie jest wam obcy, widać, bo za dużo jest tych masek. Czyli praca, 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 praca. Tu będzie takie hmm, po prostu. Otwieranie drzwi tego kościoła, tę kartę trzeba będzie odwrócić do pozycji prostej, czyli otworzyć drzwi kościoła, dlatego że yy, tam wewnątrz świeci się słońce. Świeci, świeci słońce, jest witraż, tak? Yy, czym jest ten kościół? Ten kościół to nie jest stricte to, co tutaj widać na obrazku, prawda? Być może dla jakiejś części, może po, poszukujecie takiej energii porządkowania i uzdrawiania poprzez religię. I nie będę wam mówiła, że to jest B, bo jak macie taką potrzebę, no to podążajcie za tą potrzebą. Ale to jest jakiś taki postęp, który wymaga ofiary, tego złożenia czegoś na ołtarzu w tym kościele. I czym jest ten kościół? Ten kościół to po prostu. Jest zawalczenie o wyższy poziom wartości, dlatego że piątka denarów to jest bieda i nędza. Tu trzeba zawalczyć o wyższy poziom wartości, tak? Czyli wkroczyć w ten nowy świat, odwrócić to, inaczej kreować, wyrobić sobie te nowe mechanizmy. I punktem właściwie takim przełomowym będzie po prostu takie. Yy, takie, 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 kochani, poskromienie w sobie, poskromienie w sobie tego podziemnego świata, tej ciemności, która tutaj yy, naprzeciw tego podziemnego świata próbowała tutaj rozpalać te yy, swoje yy, yy, zapałeczki, tak. Yy... Tutaj pokazana jest modlitwa. Tu trzeba wzmocnić energię duchową. Na pewno, na pewno tutaj trzeba wzmocnić energię duchową. Jeszcze doprecyzuję ten układ. Kolejna piątka. Pamiętajmy, że te były odwrócone. To jest bardzo ważne, bo to są wezwania. Wezwania. Ten układ pokazuje się w kategorii wezwania. Czyli jesteście w procesie. Piątka kielichów, tak? Już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, bo tu się za dużo wylało. To już jest ta przeszłość. Dlatego ja tutaj odniosę się do znowu tej radości i tego smutku, tego zamaskowania się, bo często w piątce kielichów właśnie udajemy kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy, że niby odzyskaliśmy spokój i równowagę. Natomiast y, napięcie tutaj w nas wzrasta, ponieważ y, no, nie jest to do końca prawdą ta, ta twarz zewnętrzna, którą się ludziom pokazuje, i zresztą te dwie piątki by mi tutaj to y, pokazywały. Tak więc, y, jak, jak, taka rada tu chyba właściwie jest: piątce kielichów na koniec, żeby po prostu, y, choć to proste nie jest, y, nad tym mlekiem rozlanym już nie płakać i nie, nie rozpaczać. Bo tu wiele rzeczy się y, pokończyło i widać, że kończyć się będzie z trudem, bo y, tu mamy y, ten odwrócony, surrealistyczny świat, y, którym brakuje radości. I tu jest powiedziane: No nie koncentruj się na tym, co utraciłeś, y, ponieważ doszedłeś do miejsca, w którym teraz jesteś. Tego miejsca, i to miejsce teraz. Jest najważniejsze. I tu trzeba patrzeć już w przyszłość, czyli dostrzec to, do czego y, macie ta podróż Twoja doprowadzić, tak? Do czego macie doprowadzić podróż. Twoja podróż macie doprowadzić do szóstki kielichów, bo po piątce jest szóstka, czyli y, jaki jest cel przed Tobą? Przyjemności odczuwanej przez taką niewinność. Y, czyli y, to jest coś, czego doświadczamy, gdy jesteśmy dorośli. Tu jest jeszcze dziecko. W szóstce kielichów mamy osobę. Która musi dorosnąć, mamy jeszcze ten zachwyt i radość. Natomiast y, po prostu y, mamy tutaj taką energię y, w przyszłości niejako rzuconą y, takiego, takiego odczuwania, 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 y, zaangażowania stabilności i spójności ale to jest dopiero przed tobą. No, i to jest dobra wiadomość. Tu jeszcze jest trochę do zrobienia. Jesteś w procesie. Dwójeczka. Mądrość. Poszukuj takich mądrych ludzi. Ucz się, bądź nauczycielem i ucz się. Pobieraj te nauki. Weź pod uwagę to, że 2, 7, 9. Wielka Sława to żart. Nie wiem, czy to Kiepura śpiewał, czy ktoś. Że sukces bywa złudny w siódemkach. Dlatego, że tu mamy taki dualizm sukcesu, który mówi o tym, że ten, kto szuka, musi zdecydować dość szybko, nim nagroda zniknie. I trzeba działać zdecydowanie, dopóty, dopóki tu działać można. Natomiast... Sama mądrość nie jest tylko wiedzą. Tu musi być coś więcej. Czyli jeżeli ty jesteś tą osobą, która tę naukę chłonie, bądź mm, jesteś nauczycielem, bądź zamierzasz nim być, to tutaj w przekazywaniu tej mądrości najważniejsze są te dwa elementy: wiara i tak obdarzanie ludzi taką czułością, troską żeby oni czuli się e, zaopiekowani. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby niańczyć wszystkich i poklepywać po plecach wtedy kiedy widzisz błąd, bo dobry nauczyciel też widzi e, błędy, które uczeń popełnia, bo zwykle e, tu się trzeba czegoś nauczyć, prawda? Więc <laughs> to nie jest tutaj tak, że mamy po prostu odpuszczanie i wybaczanie. Jakiejś nieprawości, bo nie, ale w, tej, w przekazywaniu tej wiedzy, w przekazywaniu tej y, mądrości, y, tutaj rozpoznajemy taki cień świątyni. Czym jest y, cień tej świątyni? Tutaj masz powiedziane, że y, w cieniu tej świątyni wyobraź sobie y, epokę starożytną. Jakiegoś Platona czy Arystotelesa, wielkiego filozofa, który pod drzewem siada wokół niego krąg uczniów i, i oni go słuchają, tak? Ten wielki mistrz, jakiś nauczyciel, charyzmatyczny, on rozprzestrzenia wokół siebie taką energię domu. Tu mamy takie poczucie, ci uczniowie, którzy go słuchają. Mają poczucie, że oni przekraczają jakiś wymiar. To jest siła tego mistrzostwa, że ty wchodzisz do jakiegoś domu mądrości, ale jednocześnie czujesz to prowadzenie, tak? Nie tracąc nic z siebie, z, tego, z, ty, z, z tych walorów swojego własnego umysłu, ale czujesz taką troskę i czujesz, że przekraczasz jakiś wymiar przekraczasz jakiś wymiar do tej pory niedostępny. Po prostu przestrzeń zrozumienia ona się tutaj bardzo bardzo powiększa, ale pamiętaj, że ta przestrzeń zrozumienia, prawdziwego zrozumienia dotyczy wejścia w wymiar wiedzy boskiej, a nie tylko ludzkiej. Po tym tutaj to poznajesz. Więc co tutaj chce ci być powiedziane? No najprawdopodobniej jest tu pokazana taka sytuacja, Zdobywania mm, wiedzy, informacji, y, z, y, takiego zajmowania swojego miejsca, y, takiego, takie tutaj jest y, przekraczanie jakiegoś, y, tak naprawdę, jakichś chyba swoich własnych, y, takich, takich, takich y, barier, bo tu chodzi o to, żeby y, po prostu uwolnić się. Wiesz, od czego? Uwolnić się, walczyć o jakieś swoje tutaj wartości, tak? Będąc. Bo tutaj widzę taką podwójność roli. Uczeń i nauczyciel. To znaczy, że mamy tutaj często czekanie na decyzję, zamykanie spraw prawnych, wkraczasz na swoją nową jakąś drogę, czyli możesz. Masz tu zielone światło do otwierania jakiejś własnej działalności, ale tu coś po, musi poumierać, bo tu już jest powiedziane teraz działaj teraz, tu już nie można gdybać, tak? Czyli yy, mamy tutaj sporo takiej energii yy, yy, też spirytualnej, bo ten nauczyciel to jest też energia spirytualna to jest 2,7,9 to jest tak, taki odpowiednik pustelnika, który w tarocie oznacza yy, po prostu wybranie. Yy, takiej drogi, której szukaliśmy, a zwykle jest to droga miłości, bo pamiętajmy o tym, że yy, tu zawsze, żeby walczyć o jakieś swoje wartości, trzeba wybrać miłość i uczciwość, tak? Uczciwość jest tu takim jedynym yy, sposobem dla podjęcia decyzji. Tu zawsze są dwie ścieżki, dwie ścieżki, dwie, dwie filozoficzne ścieżki. Wiesz, jakie są dwie, dwie siódemki, dwie filozoficzne ścieżki? <laughs> Jedna jest zła, a druga to miłość. Czyli to jest taka moc, która kreuje dwoje ja, mistrz i nauczyciel, dwoje ja, tak? Czyli yy, ty i ja stajemy się my, to jesteśmy my, tu są więzy, które bazują na dojrzałym szacunku. Zobacz, jak, to, jak wygląda ta twarz. To jest twarz starca, dlatego że to jest szacunek dojrzały. Yy, tu masz przygotowanie do nowego. Pewne rzeczy będą się same tutaj zamykać, niejako same, trochę bez Twojego udziału, ale tak też nie do końca. Dlatego, że tu raz na zawsze trzeba się z przeszłością pożegnać. Tu mamy po prostu taką powiedziane, że prawdziwa przygoda tak naprawdę zaczyna się tu i teraz. Zobaczymy, jak ta prawdziwa przygoda się dla Ciebie zacznie. Ta prawdziwa przygoda zaczyna się tu i teraz. Jak się ta przygoda dla ciebie zacznie? Bo to już teraz. Teraz, całkiem niedługo. W trójce yy, denarków współpraca, kreacja, twórcza. Tu mamy plan, tu mamy budowlę, tu mamy architekta. On też przypomina mi trochę takiego Leonarda da Vinci, który mówi lot, wyobraźnia, miłość, pasja, żarliwość. Współpraca z ludźmi, kreowanie, tworzenie tej nowej jakiejś architektury, lot wyobraźni, prawda? No i właśnie tutaj ta trójeczka yy, mówi o takim. O ile to jeszcze nie nastąpiło, to tutaj jesteś predestynowana, predestynowany, żeby się w tej energii trójki denarów, w tej architekturze nowej jakiejś odnaleźć. Tu mamy architekta, który tworzy, tworzy tutaj bardzo ważny, jakiś przełomowy, przełomowy, naprawdę przełomowy plan. I on potrzebuje innych ludzi do, do współpracy. Mamy trójkę, czyli on sam nie działa, tak? Ja, ty i my. Mówiłam ci. Ja, ty i my. To może być miłość i praca, ale to może być też praca wykonywana z miłością, z wielką, z wielką y, miłością. Tu, I tu rzeczywiście ten złudny sukces y, się porzuca, bo tu po prostu zdajemy sobie sprawę, że to, co, y, że na przykład zarabianie pieniędzy na tym, czego nie kochamy, nie ma sensu, to jest utrata energii, że tu w tym dualizmie. Trzeba po prostu zdecydować się na takie działania, na takie pasje żarliwe, żeby przekuć je na pieniądze, tak? Czyli odpuścić sobie jakąś inną dziedzinę, która za bardzo podbiera ci energię, nie jest energią kreatywną, a kreatywna energia jest energią inspirującą, pełną pasji. Trochę niestałości to na pewno, bo to zawsze tref ognia, ale jednocześnie jest tutaj. Sporo też takiej energii y, seksualnej, siły umocnionej, która po prostu daje początek planom, tak? I łatwo jest tutaj y, doczekać się jakichś y, rezultatów, więc bardzo taka fajna naprawdę energia. Więc y, po prostu jesteś teraz niejako przygotowywany, czy przygotowywana. Y, na co? Dwójeczko? Na takie. Yy... Na takie, mój drogi, moja droga, yy, tworzenie tej swojej takiej nowej architektury, która ma być yy, przyjemnością z zarabiania pieniędzy, tak najogólniej, tak, żeby te pieniądze przyjemnie zarabiać, a żeby je przyjemnie zarabiać, czerpać z tego yy, przyjemność, to po prostu tutaj musimy być przekonani o czym, przekonane o czym o tym, że Dotykamy tych korzeni ziemi, czyli swoich własnych korzeni, bo tu mamy bogactwa ziemskie to są denary, to są bogactwa ziemskie to jest pięć zmysłów to jest ciało to jest fizyczna przyjemność to są pieniądze to są sukcesy ziemskie tak. Tu są prace materialne, czyli wyrażasz swoje wysiłki w sposób materialny. Tu masz konkretne wyniki, które są uzyskane właśnie dzięki współpracy. Jest nawołanie do tego, żeby właśnie poznawać ludzi, wiesz jakich? No, takich, którzy w jakiś sposób są sprawczy, znani być może, może sławni, może popularni, którzy jakiś sukces osiągnęli. Tutaj ta energia jest mocno w to wpisana, ale pamiętaj, cały czas będę to powtarzać. Ten filozof zawsze mówi: Wielka Sława to żart, książę, błazna jest yy, wart, tak? Życie, życie kroczy się w krąg, w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk, po prostu. Więc yy, o czym tutaj trzeba zawsze pamiętać, yy, że Twoja droga to tak naprawdę to jest droga wyznawcy dobra. Tyle tylko, że na tej, na tej drodze y, trzeba po prostu mieć taką świadomość. Y, tak jak zawsze, w trójkach. Ja, ty i my. Otwierania serca, tak? Bo tu, tu jest tworzenie zdrowych związków profesjonalnych. Tu umysł nie może być zamknięty. Umysł nie może być y, zamknięty. Y, zamknięty umysł jest takim glinianym bożkiem. Y, się zaraz może tutaj y, stłuc. Za chwileczkę i nic z tego glinianego bożka nie zostanie. Więc yy, trzeba tutaj naprawdę yy, przeskoczyć na taką zupełnie inną linię życia. Tu mogą być jeszcze ataki ze strony ludzi, których będziesz za sobą zostawiać. Bo często tu zostawiamy ludzi za sobą, którzy nie rozumieją, że największa w Twoim działaniu jest wiara i troska, i czułość. Yy, więc yy, zawsze znajdą się tacy, którym się nie będzie to podobało, yy, ale tym się nie przejmuj. Mów sobie, że jestem wiecznie płynącym światłem, tak? Tu w tym, w tych trzech lampkach, takich w halogenikach. Yy, tu mamy trójkącik. Yy, w ten sposób odwrócony jest energią męską. Tak, gdyby był ten trójkącik, to by była energia żeńska. Yy, połączenie trójkątów męskich i żeńskich daje symbolinii Yang, czyli później gwiazdę Dawida, satanę, żonę Boga, Sicin. Natomiast tak w tym układzie, bo tak nam karta wypadła, mamy energię męską skierowaną ku dołowi, to znaczy, że yy, co robimy? Trochę jesteśmy jak chirurdzy, tak? Jak chirurdzy, jak chirurdzy. Czyli bardzo, bardzo głęboko tutaj transformujecie swoje życie, jesteście w energii Głębokiej takiej transformacji, yy, najbardziej ulepszania wizji, bo tu mamy zmysły: oczy, uszy, nos, czyli rozumiesz, ulepszasz swoją wizję, korzystasz z tych swoich yy, energii, które naturalnie zostałeś obdarzony, aktywujesz tę swoją yy, mocno i to jest oczywiście wspaniałe. Zobaczmy tutaj, co jeszcze przed Tobą w tym procesie transformacji, co będzie tutaj najważniejsze, najistotniejsze. Kolejna filozoficzna siódemka, proszę bardzo, siódemka kielichów, żeby pójść za wizją. Rozmach, najważniejszy będzie rozmach, żeby nie ograniczać się w tych swoich marzeniach, bo siódemka kielichów mówi o rozmachu. Tu aż mamy motylki w brzuchu, tak jest miło, dlaczego jest tak miło i przyjemnie? Zakładamy te roż, różowe okulary celowo, żeby mieć yy, dużo przyjemności z tego, co robić będziemy, to, co będzie najważniejsze, rozmach. I tutaj wskazujemy tym palcem i, mu, i mówimy tak, a teraz sobie życzę ten kielich, później ten, później ten i później tamten. Tu nie możemy się ograniczać. Twoja wizja powinna być nieograniczona. Tu mamy twórczą wizję, bo kielichy to jest miłość, to jest radość, to jest przyjemność, to jest tworzenie. Tu troszkę się tak z diabłem tańczy, ale tu jest powiedziane, no wiesz, tańczysz tak długo, dopóki on ci tu nie wyłączy muzyczki, nie? Ale jest tu. No to zawsze jest takie wpisane niebezpieczeństwo, że można gdzieś w tej wizji też za daleko odpłynąć, ale myślę, że nie w tym przypadku, bo tu masz taką jednak energię dość. Mocno taką ziemską, ugruntowaną, więc y, sądzę, że tu y, powinno się to rozwinąć w kierunku jednak y, postępu, przyszłości, tak? Y, tu mamy też nauki duchowe. Tutaj otwierasz usta, tu mówisz do ludzi bez lęku, y, bez lęku, że nie zrozumieją. Nie muszą wszystkiego rozumieć. Nie muszą rozumieć Twojej wizji. Ty masz się nie przyjmować tym, że oni nie rozumieją, natomiast czym masz się przyjmować? Yy, wszelkim ograniczeniem, jeżeli czujesz, że coś cię ogranicza w Twojej pracy, bo to jest praca, to jest materia, jeśli coś cię ogranicza i w tym ograniczeniu czujesz, że brakuje tych dwóch elementów wiary, miłości, czułości w tym, co robisz, yy, to po prostu odstaw ten narkotyk jest powiedziane, bo to jest też ta, to jest karta też narkotyków i uzależnień. Odstaw ten narkotyk. Jaki narkotyk? Narkotyk, yy, wiesz czego, yy, uzależnienia Twojego losu od kogoś, od czyjejś decyzji. To jest narkotyk dlatego, że Ty yy, zażywając ten narkotyk po prostu nie bierzesz pełnej odpowiedzialności za swoje życie, prawda? A tu chodzi o spełnianie marzeń, o tworzenie tych marzeń, a nie ich niszczenie, czyli po prostu... Tutaj nawiązujesz kontakty, tutaj wybierasz rzeczy, które są zabawne też, są prawdziwą wartością, ale są też zabawne. Czyli nie chodzi o taką, wiesz, pracę i kreację, gdzie tylko właśnie jest ten taki wymiar wartości, wartości, pieniądze, tylko wymiar zabawy. Tu musi być wymiar zabawy, wtedy będą najlepsze efekty, bo tu mamy dużo, dużo przyjemności. I to będzie właśnie taki ten kamień milowy, myślę, rozwijanie tej swojej wizji, zdecydowanie rozwijanie tej wizji. Rada na koniec dla dwójeczek poproszę. Sprawiedliwość. Karta karmy. Która tutaj na wielkie arkano, triumf, prawda? Czyli bardzo istotna. Jedenastka, która mówi o tym, że tu mamy umysłową i taką racjonalną równowagę, czyli ważne jest właśnie zachowanie tej równowagi między pieniądzem, a między wyobrażeniem i tą swoją wizją. Tu jest zawsze w sprawiedliwości poszukiwanie prawdy, bo tu triumfuje to, co jest dobre i sprawiedliwe. W związku z tym, bądź osobą. Sprawiedliwą i taką osobą, która w kreowaniu tej swojej wizji oczywiście kieruje się wiarą, nadzieją, miłością i tą czułością, bo bez tych elementów to nie będzie sprawiedliwe. Bez tych elementów to może być tylko, wiesz co, może być jakimś takim zrównoważeniem sytuacji na, na jakiś czas, natomiast nastąpi inwersja, odwrócenie, dlatego że tutaj Yy, konieczne jest yy, pogodzenie tego dualizmu, który masz w sobie. Pamiętaj o tych dwóch drogach. Pamiętaj ja, ty i my o współpracy z innymi ludźmi i pamiętaj o tym, że zawsze w sprawiedliwości trzeba jakieś przeciwieństwa połączyć, yin i yang i o tym, że tu są zawsze dwie drogi do wyboru. Tak, Tu tak samo, jedna jest zła, a druga to miłość. Więc postaw na miłość, na to, co kochasz robić w życiu. Na pasję, żarliwą, taką, y, pasję, która y, daje wszystko to, co jest po sprawiedliwości w Wisielcu, a co jest później w Wisielcu? Y, przewartościowanie swojego życia o 180 stopni. Dlaczego? Bo często na tej drodze kreowania nowej wizji, jakiejś, trzeba iść pod prąd. I to pójście pod prąd niejako jest y, wkalkulowane w to, co ma nadejść y, w następnych. Miesiącach po prostu. Dobrze, wszystkiego dobrego, jedynki i dwójeczki. Życzę Wam wobec tego yy, miłości i wyborów. One się uzupełniają nawzajem. Ta biegunowość to jest tak naprawdę mocą no, takich bardzo dojrzałych yy, stosunków. Pamiętajcie, że miłość jest wyborem, a nie tylko uczuciem. Papa. Pa.